Państwu. The State of the Union is. Tymi słowy zwraca się prezydent USA w Kongresie do połączonych izb w swoim corocznym wystąpieniu. Składa raport o stanie poszczególnych sektorów państwa i wskazuje priorytety swojej polityki na nadchodzący rok. Wystąpienie jest transmitowane przez wszystkie najważniejsze stacje telewizyjne. Każdorazowo ogląda je kilkadziesiąt milionów Amerykanów. W Polsce taki dokument nie powstaje. Orędzia prezydenckie i wystąpienia premiera mają, jak wiemy, zasadniczo inny charakter. W efekcie obywatelom naszego państwa brakuje wiedzy o swoim państwie. Między innymi dlatego prezentowany dzisiaj raport Państwo i my, 8 głównych grzeszów Rzeczpospolitej 5 lat później, jest dziełem unikalnym i bardzo nam wszystkim potrzebnym. Możemy się z niego dowiedzieć, jaki jest stan naszego państwa po prostu. A że powstał w szczególnie dramatycznym okresie, tym bardziej warto się z nim zapoznać. Po co powstał, kto go tworzył, jaką ma pełnić rolę? Zwracam się do pana profesora Jerzego Hausnera, redaktora tego opracowania. Czego dowiedzieliśmy się o naszym państwie w 2020 roku? Julku, poproszę. Bardzo dziękuję za możliwość przedstawienia w ramach prologu Open Eyes Economy Summit opracowania, które jest pracą zbiorową. Tytuł Państwo i my, 8 grzechów głównych Rzeczypospolitej, 5 lat później, jest nawiązaniem do raportu, który ukazał się 5 lat wcześniej. Tak wyglądała jego okładka, a obok niej zespół autorów. To kilkanaście osób, które gdyby popatrzeć na ich sympatie i poglądy polityczne, obejmują prawie całe spektrum polskich możliwych orientacji politycznych. W większości są to ludzie związani z uczelnią, ale jest wiele osób, które z uczelniami nie jest związanych. Są to osoby, które 5 lat wcześniej, wtedy gdy ten raport powstawał, opublikowany był w grudniu roku 2015, nie pełniły żadnych funkcji publicznych, choć pełniły je często w przeszłości. Powiedzmy, że wymienię Janusza Reitera, który był ambasadorem Polski i w Niemczech, i w Stanach Zjednoczonych. Te osoby zgodziły się wówczas co do każdego zdania w tamtym raporcie, który zdefiniował 8 grzechów głównych naszego państwa, Rzeczypospolitej. 5 lat później powstaje raport, który świadomie do tamtego nawiązuje. I głównie o tym raporcie chcę Państwu opowiedzieć. Zacznę jednak od przypomnienia, co to były owe grzechy główne. To zestawienie je pokazuje. Gdyby jednak chcieć to opowiedzieć, a nie tylko nazwać, a nie tylko przeczytać te skróty myślowe, to w tamtym raporcie podkreślaliśmy, że krępują nas różnego rodzaju pętle, że bardzo często próbujemy czegoś nowego, ale wpadamy w stare kolejny, poruszamy się po starych torach. A takim przykładem bardzo dobitnym, który przywołujemy w raporcie sprzed 5 lat, było górnictwo węgla kamiennego, które każdy kolejny rząd reformował i za każdym razem odnawiały się te same słabości, te same deficyty. Opisywaliśmy nasze państwo jako państwo działające od ściany do ściany, czego przykładem są kolejne zmiany w opiece zdrowotnej, w służbie zdrowia. Jeden rząd tworzy kasy chorych, drugi rząd je likwiduje. Pokazaliśmy, że bardzo często rozwiązania, które są przyjmowane jako nowatorskie, oryginalne, są w istocie rzeczy pozorne, by nie powiedzieć propagandowe. No moglibyśmy przywołać próbę ograniczenia zjawiska dopalaczy, przywołać chemiczne kastrowanie pedofilii jako sposób na zwalczanie tego absolutnie niedopuszczalnego zjawiska.
przypomnieć nasze ogromne niepowodzenie przy wielkich ambicjach, gdy chodzi o gaz łupkowy. Te 8 grzechów głównych chcę uzupełnić o kilka kluczowych tez, które będą je lepiej rozwijać. Państwo, które nie podejmuje strategicznych wyzwań, niknie w rutynie codzienności. Przypomnę, że o zapaści demograficznej mówimy w przypadku naszego państwa, naszego kraju od co najmniej 2 dekad, ale nie potrafimy sobie z tym poradzić, zwłaszcza wtedy, kiedy dominowała filozofia ciepłej wody w kranie. Inna teza z naszego raportu. Z polityki ograniczania depopulacji należy przenieść punkt ciężkości w stronę polityki zarządzania depopulacją. Skoro nie potrafimy przezwyciężyć zjawiska zapaści demograficznej, mamy do czynienia z kurczeniem się naszego narodu, co oznacza, że w wielu gminach i w wielu miastach jest coraz mniej ludzi. Niższa jest baza podatkowa. Kompletnie nie podejmujemy działań, które by temu to mogły powstrzymywać. Pozbawione inteligencji informacyjnej państwo nie podoła poprawianiu kompetencji cyfrowych obywateli. Tak jest, że mamy bardzo wielu młodych, uzdolnionych Polaków wykazujących się niezwykłymi predyspozycjami w gospodarce i w technologiach cyfrowych, a jednocześnie nasze państwo jest jednym z najsłabszym pod względem wykorzystywania tych technologii. By pokazać, jak często wiemy o sobie to, co powinniśmy wiedzieć, a nie potrafimy temu przeciwdziałać, przypomnę myśl, którą wyraził Eugeniusz Kwiatkowski w II Rzeczpospolitej. A przywołam tą myśl dlatego, że od 1989 roku nie mieliśmy w Polsce roku z ujemnym wzrostem gospodarczym, dokładnie od 1993 roku. A mimo to nasz dług publiczny ciągle rośnie. Ta myśl, którą chcę przywołać, jest następująca. Ona pokazuje właśnie to, że wpadamy w kolejny. Podobnie i w zakresie polityki walutowej i budżetowej państwa pojawiały się ustawicznie fakty, które były wypadkową różnych i sprzecznych tendencji, za które w końcu nikt faktycznej odpowiedzialności ponosić nie mógł i nie chciał, choć zaważyły one złowrogo na życiu gospodarczym całego kraju i nie zostały wyrównane nawet w późniejszych latach pomyślnej koniunktury. Obok więc stałego naporu ze strony czynników sejmowych na obniżanie dochodów Skarbu Państwa, coraz silniej przejawia się tendencja podwyższania wydatków państwowych, pomimo jasno rysującego się deficytu budżetowego i świadomości jego skutków. Przecież to doskonale pasuje i do naszych obecnych czasów. Inna myśl, która jest komentarzem do tych 8 grzechów głównych, jest następująca. To napisaliśmy 5 lat wcześniej. Powodzenie projektu europejskiego, udział w nim i jego aktywne współkształtowanie to polska racja stanu. Kolejna myśl. Efektowny przejazd żołnierzy amerykańskich po polskich drogach nie powinien też zamazywać faktu, że zasadniczym wyzwaniem będzie spoistość samego NATO. I jeszcze 2 myśli kończące ten fragment mojej prezentacji. Przepis jest u nas traktowany jako osłona aparatu urzędniczego przed odpowiedzialnością. A znaczący napływ środków europejskich maskuje rzeczywiste słabości wielu gmin i powiatów. To przedstawiliśmy 5 lat wcześniej. W raporcie, który ukazał się w momencie, gdy ukształtował się nowy układ władzy państwowej w Polsce, kiedy Zjednoczona Prawica objęła wszystkie kluczowe stanowiska. W tamtym raporcie też przedstawiliśmy wizję dobrego państwa, składającą się z 18 punktów. Nie ma sensu tego przytaczać, bo nic z tego, co proponowaliśmy, się nie stało. Stało się zupełnie inaczej. Teraz, gdy przedstawiam raport 5 lat później, chcę powiedzieć, że powstał on w wyniku pracy,
którą wykonało mniej więcej 140 ekspertów działających jako wolontariusze. Począwszy od końca marca tego roku do dnia dzisiejszego ukazały się 83 alerty w 8 obszarach tematycznych. Przygotowaliśmy mniej więcej 30 ekspertyz i opracowaliśmy 7 raportów syntetycznych. To ich okładki. Każdy z tych raportów zawiera treści, które wcześniej opisane w alertach, czyli na bieżąco, później zostały w jakiś sposób podsumowane. Nie zrobiliśmy raportu syntetycznego dla opieki zdrowotnej. Opracowaliśmy 4 alerty zdrowotne. Proszę Państwa, to jest nasz sposób przygotowania się do Open Eyes Economy Summit. Nie mogliśmy organizować zwyczajowych naszych seminariów i konferencji. Uruchomiliśmy prace eksperckie. Powstał w ten sposób specyficzny samorząd ekspertów działający pro publico bono. Nie na czyjeś zlecenie, nie za czyjeś środki. Z chęci wyrażania opinii przez zaangażowanych obywateli, którzy w dziedzinach swojej ekspertyzy te opinie formułowali i musieli się między sobą zgodzić. Niektóre z tych opracowań ma kilkunastu autorów. Raport dotyczący gospodarki wodnej kilkudziesięciu autorów i oni wszyscy uzgodnili stanowisko, przedstawiając propozycje rozwiązań. Trochę w inny sposób powstał raport, który pokazuje nowy system kształtowania kompetencji, nowy system podejścia do edukacji, szkolnictwa wyższego i tego, co się dzieje po skończeniu nauki z absolwentami. To opracowanie jako jedyne z tych, które pokazuje, zostało wykonane na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Dialog, a inicjatorem tego przedsięwzięcia był ówczesny minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. W tym projekcie przedstawiliśmy diagnozę sytuacji, koncepcję zmian i przygotowujemy praktyczne wdrożenia. W ten sposób powstał ten raport, który przedstawiam. To oczywiście slajd, który trudno odczytać. On tylko pokazuje, jaka jest konstrukcja tego raportu. Punktem wyjścia jest owe 8 grzechów głównych, które przedstawiłem. Podstawą analizy są prace tych 8 zespołów eksperckich. Powtarzam, 140-150 osób uczestniczyło w tym wszystkim i oni są autorami tego raportu. Opisujemy w niej funkcjonowanie gospodarki, funkcjonowanie przedsiębiorstw, kultury, opieki zdrowotnej, gospodarowania wodą. Opisujemy, jak wygląda edukacja, jak wyglądają organizacje pozarządowe, jak wygląda pomoc społeczna. Opisujemy te kluczowe dziedziny, z którymi wiąże się nasze życie w czasie pandemii i pokazujemy, że stoimy na rozdrożu pomiędzy obietnicą autorytarnego bezpieczeństwa, która jest obietnicą pozorną, a to widać w tej chwili na przykładzie tego, jak funkcjonują szpitale i opieka zdrowotna, a pomiędzy inną drogą do przyszłości, którą określiliśmy jako solidarny rozwój. Opis tego wszystkiego, co się dzieje w czasie pandemii, opis z perspektywy nie komentatorów, ale tych, którzy podpowiadają, którzy rekomendują, którzy proponują rozwiązania, pokazuje w soczewce liczne słabości naszego państwa. Pokazują, że te 8 grzechów głównych nie tylko, że nie zniknęło z naszego życia, ale że pojawiły się jego nowe przejawy, że w istocie rzeczy proces osłabiania i osamotniania naszego państwa postępuje. Co więc opisywaliśmy w tych raportach? Jakie są wnioski z tych naszych obserwacji? 2 slajdy pokazują, co akcentowaliśmy jako najważniejsze w gospodarce, w
finansach publicznych, w zakresie samorządności terytorialnej, społeczeństwa obywatelskiego. Co jest najważniejsze w edukacji, czy było? Jak wygląda sytuacja w kulturze, opiece zdrowotnej czy gospodarowaniu wodą? Proszę Państwa, w takim krótkiej, inicjującej odbiór tego raportu, prezentacji, trudno te wszystkie analityczne wnioski przedstawić. Wszystkie materiały, o których mówię, są dostępne na stronie Open Eyes Economy Summit. Natomiast z tych naszych raportów w tej soczewce, którą przedstawiam, wynika to, że mamy do czynienia z nowymi przejawami tych 8 grzechów głównych, że wiążą się one z dewastacją dialogu społecznego, z dominacją siły politycznej, nadnormatywnością, że wiążą się one z osłabianiem samorządności terytorialnej, że wiążą się one z podmywaniem wartości Unii Europejskiej i negowaniem reguł, które Unię Europejską konstytuują, że wiążą się z obniżaniem wiarygodności ekonomicznej naszego państwa, że wiążą się z takimi rodzajami interwencji w mechanizm gospodarczy, który osłabia znaczenie rynku i przedsiębiorczości, że wiążą się z monocentrycznym i wodzowskim typem przywództwa politycznego, że wiążą się z partyjną dominacją nad wieloma instytucjami publicznymi, które są jeszcze bardziej niż to było w przeszłości kolonizowane przez aparat rządzących ugrupowań. To wszystko, te nowe przejawy, które wynikają z analizy, to nie jest tak, że tylko po prostu nazwaliśmy to, my wyprowadziliśmy to z analizy, pokazują, że trwa recydywa, że pogłębia się choroba i stan patologiczny naszego państwa. Pytanie w związku z tym brzmi, co dalej? Czy możemy jakoś z tym sobie... Pytanie, skąd brać energię społeczną, jak sprostać tym wyzwaniom, jak wyzwolić nadzieję i zmobilizować ludzi do działania, jak uruchomić nasze zasoby rozwojowe. Pokazujemy więc alternatywę. Nie mówimy o żadnej alternatywie politycznej. Nie jesteśmy ludźmi, którzy uczestniczą w grze o władzę czy uczestniczą w rywalizacji partyjnej. Jesteśmy zaangażowanymi obywatelami, którzy mówimy, jest dla Polski inna droga niż ta droga pozornego, autorytarnego bezpieczeństwa. Droga, w której liczy się solidarność międzypokoleniowa, solidarność terytorialna. Liczy się to, żeby obywatele mieli naprawdę rzeczywisty dostęp do informacji publicznej i byli rzetelnie informowani. Liczy się dialog społeczny i współdziałanie. Liczy się także to, żeby umacniać samorządność terytorialną, a nie ją osłabiać. Wykorzystywać te wszystkie szanse, które wiążą się z najbardziej udaną polską reformą w ostatnich 30 latach. Oprócz przedsiębiorczości i kompetencji Polaków, to jest największe nasze osiągnięcie, jakim jest samorząd terytorialny. Opisujemy w związku z tym te działania i chcę je uzupełniająco skomentować tak. Niewątpliwie potrzebujemy szczepionki przeciw koronawirusowi, ale jej upowszechnienie nie zlikwiduje automatycznie zagrożenia jej problemu. Niezbędne będą trwałe zmiany w jednostkowych zachowaniach i zbiorowej organizacji. Potrzebujemy nowych kompetencji, które trzeba zacząć uznawać jako dobro wspólne, nawet jeśli to dobro wspólne jest uosobione w poszczególnych jednostkach. Potrzebujemy dialogu, który uruchomi myślenie i działanie na rzecz rozwoju,
bo bez tego polityka jest tylko grą o władzę. W tych grzechach głównych, o których pisaliśmy 5 lat temu i w których tkwimy, zakorzeniło się wiele tego, co powinniśmy wyplenić. Problem w tym, że w ciągu ostatnich 5 lat poszliśmy zupełnie w inną stronę. Trwamy w tym, utrwalamy to i musimy znaleźć sami z tego wyjście. Solidarny rozwój jest tą propozycją, którą zaangażowani obywatele proponują sobie i innym, aby podjąć wspólne działanie w tym kierunku. Moje wystąpienie jest elementem prologu przed jutrzejszym otwarciem Open Eyes Economy Summit. Zapraszam Państwa na właściwy kongres, w którym bardzo wiele, już nie w odniesieniu do Polski, nie w odniesieniu do państwa, będziemy mówić na temat tego, jak realizować tę koncepcję solidarnego rozwoju. Panie Tomku, dziękuję. To my dziękujemy bardzo serdecznie. No cóż, zrobiło mi się smutno, bo to nie jest optymistyczny dokument. Natomiast jest to bez wątpienia praca o ogromnej wartości poznawczej. I wspaniałe jest to, że jest praca zbiorowa. Pokazuje to, że da się wspólnie pracować, da się uzgadniać stanowiska. Efekt przed chwilą mieliśmy okazję pokrótce poznać. Raport wskazuje istniejące ścieżki wychodzenia do rozwoju. Nazwałeś je nawet w swojej prezentacji. Natomiast wydaje mi się, że zasadne jest pytanie, kto zechce z tych rekomendacji skorzystać. Dla mnie wiedza daje poczucie bezpieczeństwa, a jestem jej w dojmujący sposób ostatnio pozbawiony. Taka konstatacja. Państwo ma zdolność funkcjonowania w stanie suboptymalnym, ale obecny chaos czyni życie Polaków po prostu nieznośnym. Poproszę teraz o pytania dziennikarzy do pana profesora Hausnera. Zachęcamy do zadawania pytań. Jest pytanie do profesora Hausnera. Czy opozycja korzysta z materiałów udostępnianych przez Think Tank Open Eyes Economy Hub i czy mają Państwo informacje o wykorzystaniu tej wiedzy przez również przedstawicieli instytucji pozarządowych? Naszym zadaniem jest zorganizowanie pracy ekspertów, ruchu intelektualnego i udostępnianie tego poprzez możliwie proste i ogólnie dostępne narzędzia. Wszystkie nasze publikacje w tym samym momencie docierają do wszystkich zainteresowanych, bo są ogłaszane na stronie. Tutaj nie ma tych, którzy dostają to wcześniej, którzy są traktowani w sposób uprzywilejowany. Możemy śledzić ruch w internecie i powiedzieć, że rzeczywiście z tych naszych publikacji, biorąc pod uwagę wejścia na stronę i ściągnięcie tych opracowań, bo wszystkie są dostępne jako PDF-y do ściągnięcia, że on jest duży. A nawet bardzo duży. Natomiast my nie jesteśmy w stanie ocenić i szczerze powiedziawszy nie zastanawiamy się, kto i jakie wnioski z tej lektury wyciąga. Staramy się wspomagać zainteresowanie również dodatkowymi działaniami, jeśli jestem lub moi współpracownicy lub nasi wszyscy eksperci zapraszani do wszelkich seminariów, dyskusji, debat, które toczą się w internecie, nigdy nie odmawiamy. Chętnie w tym uczestniczymy. Nic więcej nie sposób, jak mi się wydaje, zrobić. Czy mamy jeszcze pytania? Czy zdaniem profesora Hausnera pandemia ma wpływ na przyspieszenie tych zmian, o których piszą eksperci w raportach? Jaki będzie wynik, my tego nie wiemy. Dlatego, że te dwie drogi, które pokazujemy w tym raporcie, to są
drogi, wobec których stoimy. I znacząca część naszego społeczeństwa opowiada się za tą drogą autorytarnego rozwiązania, scentralizowanego rozwiązania, za monocentryczną władzą, czego wyrazem jest udzielane wcześniej i także w tym roku, już w trakcie pandemii, poparcie wyborcze. Część ludzi po prostu, bojąc się tego wszystkiego, część ludzi, nawet jeśli okazuje niezadowolenie, wierzy w to, że rządzący zapewnią im bezpieczeństwo, że lepiej się podporządkować, zgodzić się na różnego rodzaju ograniczenia, ponieważ to być może jest najpewniejsze. Zwalniają się ze współodpowiedzialności. Ale istnieje równie duża grupa, a może nawet liczebniejsza znacznie, można taki wniosek wyciągnąć, patrząc na tych, którzy wspierają, na tych, którzy są przeciw i na tych, którzy są bierni, że ta grupa ludzi bardziej wierzy w to, że możemy podjąć poprzez działanie samoorganizacyjne, poprzez wspólny wysiłek, poprzez współdziałanie różnego rodzaju podmiotów. Ja dam przykład. Nie tak dawno Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, jeden ze stowarzyszeń biznesowych o dużej tradycji, wspólnie z Urzędem Miasta naszego zorganizowało ogólnokrajową seminarium pod tytułem Budujmy Sojusz Samorządowo-Gospodarczy. I raport nasz samorządowy był kanwą do rozmowy o tym, jakie wspólne działania środowiska biznesowe, środowiska pracodawców mogą podjąć z władzami poszczególnych miast, gmin, powiatów. I to jest właściwa droga. To jest właśnie droga solidarnego rozwoju. Więc ja myślę, że ta sprawa jest nierozstrzygnięta. Tylko chodzi o to, że jeżeli nie pokażemy alternatywy, jeżeli nie pokazujemy możliwości związanych z tą alternatywą, trudno, żeby ludzie poszli w tym kierunku. Więc pierwsza rzecz to uzmysłowienie, jak wygląda sytuacja i jakie są możliwości działania. Druga to motywowanie ludzi do tego, żeby to działanie podjęli. A moim zdaniem to będzie rozstrzygające i to zadecyduje o przyszłości Polski znacznie bardziej niż wiara w to, że kiedyś znowuż będą wybory i może ich wynik będzie odmienny. Bo w pewnym sensie mogę powiedzieć, choć nie chcę nikogo zwalniać z odpowiedzialności, że przecież te grzechy narastały przez kolejne cykle polityczne. To znaczy, że jakoś wszyscy powinniśmy czuć się współodpowiedzialni za ich stworzenie. A w związku z tym to nie jest tak, że zmiana ekipy politycznej powoduje natychmiast odwrócenie tych wielu negatywnych tendencji. Ja nie chcę powiedzieć, że w Polsce niczego nie osiągnęliśmy. Ja wymieniłem przynajmniej trzy wielkie rzeczy, które osiągnęliśmy. Mogę ich wymienić więcej. Tylko problem w tym, że coraz mniejszym stopniu wykorzystujemy nasz potencjał, bo coraz większym stopniu jesteśmy obarczeni tymi grzechami, które utrwalamy. Powiem więcej. Przyjmując współodpowiedzialność jako jeden z tych, którzy kiedyś byli w rządzie, za część tego wszystkiego mogę powiedzieć, że nie wydaje mi się, by nieprawdziwą i niesprawiedliwą była teza, że w tej chwili, biorąc pod uwagę 30 lat transformacji, jesteśmy państwem znacznie słabszym i znacznie bardziej osamotnionym, niż było to w ciągu tych 30 lat. Kolejne pytanie. Czy czeka nas kolejna fala kryzysu? Rządy wraz z bankami centralnymi, w tym Polski, poluzowały reżim polityki pieniężnej. Trwa dodruk pieniądza w różnych formach. Nawet agencje ratingowe przymykają oko. Kiedy się to odbije? Złudzeniem jest to, że te długi, w tym przypadku mówimy o długu publicznym, one znikną, że można je wymazać, że wystarczy jakaś operacja księgowa i ich nie będzie. Ten dług publiczny, który jest niewątpliwie uzasadniony skalą załamania gospodarczego, po części wywołaną decyzjami administracyjnymi, nie może być anulowany. A w związku z tym jest pytanie, jak będziemy radzić sobie z tym zadłużeniem. Jeśli nie będziemy sobie z tym zadłużeniem radzić, to ono będzie się przenosić z państwa na gospodarstwa domowe, a z gospodarstw domowych na przedsiębiorstwa. W konsekwencji będzie to osłabiało naszą gospodarkę. Jeśli więc ktoś wierzy, że wyjdziemy z tego
długu dokładnie wyrośniemy za pomocą przywrócenia wzrostu gospodarczego, to chcę wyraźnie powiedzieć o trzech rzeczach. Tak, pod jednym warunkiem, że będziemy pamiętali, o czym powiedział Eugeniusz Kwiatkowski, że nie będziemy mogli utrzymywać sytuacji, kiedy wzrost wydatków będzie większy niż wzrost dochodów. Czyli potrzebujemy konsolidacji fiskalnej jako działania, które będzie zmierzało do tego, żeby mniej wydawać, niż będziemy pozyskiwać do budżetu. Kiedyś trzeba to zacząć robić. Naprawiać finanse publiczne. Po drugie, że wzrost gospodarczy musi być relatywnie wysoki. W naszym przypadku tym poziomem wysokiego wzrostu są 4% PKB w skali rocznej. I trzeci argument, że ten wzrost musi być długotrwały. Czyli musi być oparty o solidne podstawy ekonomiczne. Dla nas solidne podstawy ekonomiczne to jest innowacyjna, produktywna gospodarka i konkurencyjna gospodarka w skali międzynarodowej. I nie da się tego uzyskać bez inwestycji prywatnych. Nie da się tego uzyskać bez wyraźnie orientacji proeksportowej. Nie da się tego uzyskać za pomocą rozdawnictwa środków i konsumpcją wewnętrzną. Tak nasz wzrost był budowany przez ostatnie lata, ale teraz będzie musiał być budowany na dużo bardziej solidnych podstawach, jeśli chcemy być produktywną, innowacyjną i konkurencyjną gospodarką. Jeśli te trzy warunki będą spełnione, to wierzę w to, że wyrośniemy z tego długu, tylko że zajmie to co najmniej pokolenie. Miejmy tego świadomość. I cokolwiek teraz nie będziemy usprawiedliwiać, to trzeba pamiętać, że po tej pandemii te wszystkie trzy warunki będą musiały być spełnione i o nich trzeba myśleć teraz, szczególnie w kontekście wykorzystania środków, które możemy uzyskać z Unii Europejskiej. Halo? Kolejne pytanie. Czy droga solidarnego rozwoju przedstawionego przez ekspertów jest jedyną właściwą drogą rozwoju państwa? Oczywiście można albo to doprecyzowywać, albo budować alternatywy. Tylko ja nie bardzo widzę w tym momencie, aby ktoś przedstawił inne, alternatywne rozwiązanie w stosunku do tego, co mamy, co nazwałem autorytarnym bezpieczeństwem, podkreślając wielokrotnie, że jest to w końcu bezpieczeństwo pozorne, że wiara w to, że jak będzie zcentralizowana, monocentryczna władza, że to pozwoli nam rozwiązywać problemy, jest łudą. Jest łudą. Ja mogę dawać historyczne przypadki, przykłady takiej łudy, której niektórzy ulegali. Nie wszyscy. I nie zawsze. Otóż to nie jest według mnie droga, ponieważ ona nie pozwoli nam wykorzystywać w pełni naszego potencjału, który to nasz potencjał nie jest i nie może być w ręku jednej grupy, jednego środowiska, jednego obozu, jednego ugrupowania. Ten potencjał jest między nami, bo znacząca część tego potencjału, może największa część tego potencjału, to jest nasza aktywność, to jest nasza przedsiębiorczość, to jest nasza kreatywność, to jest nasza energia, to jest nasza mobilizacja, to jest nasze zaangażowanie. To jest największy zasób, szczególnie wtedy, kiedy on się wyraża w coraz to nowych i zaawansowanych kompetencjach. I uważam, że kompetencje ludzi są najbardziej niewykorzystaną naszą własną rezerwą. Zbliżamy się powoli do końca. Mamy jeszcze 5 minut. Czy jest jeszcze jakieś pytanie? To ja mam jeszcze jedno na koniec, bo za chwilę będziemy przechodzili do drugiej części, czyli rozmowy o samym kongresie Open Eyes Economy Summit. Pytanie wprost do pana profesora Hausnera. Jurku, stworzyłeś bez liku takich raportów. Teraz się odwołujesz do dwóch, tego bieżącego i tego sprzed 5 lat. Powiedz,
Wracając do obecnego czasu, czy jest w tobie nadzieja, to o czym mówimy podczas tej konferencji, że ktoś z tej wiedzy będzie chciał skorzystać? Moje pytanie zmierza w kierunku takiej, jak bez udziału polityków, władz, bo tutaj nie mam żadnych złudzeń, możemy próbować zbudować sprawczość. Potrzebujemy na koniec tej części coś optymistycznego od ciebie usłyszeć. Przede wszystkim zastanówmy się, czym jest polityka. Jeśli polityka jest grą o władzę, jeśli polityka jest partyjną rywalizacją, jeśli polityka jest wojną kulturowo-polityczną, to chcę wyraźnie powiedzieć, że ja po stronie polityki nie znajduję adresatów tych raportów, bo oni nie są tym zainteresowani. Oni mogą się na to powoływać, ale często to jest takie powoływanie się na tej zasadzie, żeby użyć argumentów przedstawionych przez ekspertów przeciwko drugiej stronie jak pałki. Natomiast jeśli o polityce mówimy w ten sposób, że mówimy o polityce miejskiej, mówimy o gospodarowaniu wodą jako polityce publicznej w tej dziedzinie, jeśli mówimy o polityce edukacyjnej, czyli mówimy o polityce publicznej, czyli mówimy o działaniu bardzo wielu różnych podmiotów na rzecz rozwiązywania kluczowych problemów społecznych, to chcę wyraźnie powiedzieć, że adresatem przy takim rozumieniu polityki jesteśmy w jakimś stopniu my wszyscy. I rektorzy uczelni, i osoby, które spełniają kierownicze stanowisko w uczelniach, ale też pracownicy uczelni, i nauczyciele, i dyrektorzy szkół, i administracja szkolna, i rady gmin, i wójtowie, prezydentowie, burmistrzowie. W pewnym sensie jesteśmy wszyscy, jeśli tylko chcemy, uczestnikami tak rozumianej polityki zmierzającej do rozwiązywania naszych bolesnych problemów. W tym sensie to jest, tym adresatem są wszyscy ci, którzy uważają się współodpowiedzialnymi, którzy są gotowi przyjmować współodpowiedzialność za swoje sprawy i swego otoczenia. Dlatego ja nie uważam, że nie ma adresatów tego rozumowania. Pytanie, czy po pierwsze ludzie przyjmą to rozumowanie jako alternatywne dla tego, z czym się stykają, i po drugie, czy podejmą działanie, które połączy nadzieję z odpowiedzialnością, bo na tym to polega. Trzeba połączyć nadzieję, że może być inaczej, z odpowiedzialnością. Jeśli się nie przyjmuje odpowiedzialności, nadzieja nie znajduje sprawczości. Jeszcze mam jedno pytanie. Jeszcze tak? Jedno pytanie, tak. Proszę uprzejmie i po tym pytaniu kończymy. Wystąpienie profesora Hausnera rysuje obraz państwa, które znajduje się na równi pochyłej ku upadkowi. Czy wszyscy eksperci są tego samego zdania oraz czy analizy wykazują tę wizję przyszłości jednoznacznie? Zbyt pesymistyczne. Chciałbym wyraźnie podkreślić, że poszczególne zespoły eksperckie opracowywały fragmenty, na które wszyscy eksperci się zgadzali i które zostały przeniesione do tego raportu. Z tego wszystkiego zostały wyprowadzone wnioski. To, co ja powiedziałem dzisiaj w odpowiedzi na pytanie, było moją opinią, a nie opinią autorów tego raportu. Nie ma takiej tezy. Ja w odpowiedzi na pytanie powiedziałem, co ja uważam i co odczuwam. W związku z tym nie przypisuję tego wszystkim członkom tych zespołów eksperckich, tej tezy. Natomiast jakby ktoś chciał powiedzieć mi, czy ta opinia nie ma żadnego uzasadnienia, moja indywidualna, to ja powiem tak. Często powołujemy się na drugą Rzeczpospolitą, znajdując w tym różnego rodzaju pozytywny wzór. Ale pamiętajmy, przy docenianiu wszystkich osiągnięć tamtej Rzeczypospolitej, przy zjednoczeniu trzech obszarów zdominowanych przez zaborców, przy wszystkich osiągnięciach, za którymi między innymi stał Eugeniusz Kwiatkowski, jak się historia tamtego państwa potoczyła i czym się skończyła. To nie jest tak, że
możemy abstrahować od słabości naszego państwa i uważając, że zawsze będą sprzyjające warunki zewnętrzne do tego, by mieć czas wystarczający, by je naprawiać. Mój nie pesymistyczny, bo ja w sumie jestem zawsze optymistą, mój dramatyczny ton wynika z przekonania, że wcale nie jest tak, że koniunktura musi nam sprzyjać tak, jak sprzyjała nam przez ostatnie lata, tym bardziej im nie możemy liczyć na to, że zawsze nam będzie świeciło słońce, tym większym stopniu musimy umieć wykorzystywać to, co od nas zależy, a to znaczy, że musimy wspólnie budować siłę naszego państwa. Bardzo dziękujemy. To zarówno memento, jak i drogowskaz. Wiele z wątków, o których dzisiaj teraz rozmawialiśmy, przez najbliższe dwa, właściwie trzy dni kongresu będą poruszane. Przechodzimy teraz do drugiej części. Chciałem zaprosić twórców kongresu Open Eyes Economy Summit oraz pana zastępcę prezydenta Krakowa, Bogusława Kośmidera. Jak wspomniałem, przed nami już piąta edycja Open Eyes Economy Summit, kongresu, który przez ostatnie lata stał się jednym z emblematycznych krakowskich wydarzeń. Kongres stanowi, jak mieliśmy się okazję wcześniej przekonać i usłyszeć, zwieńczenie całorocznych programów realizowanych przez Think Tank i Hub Open Eyes Economy i jego licznych partnerów, co szczególnie podkreślam. Bowiem jest to przedsięwzięcie par excellence interdyscyplinarne, co również stanowi o jego wyjątkowości. Cztery poprzednie edycje pozwoliły na stworzenie wielotysięcznego środowiska ludzi śmiało patrzących poza najbliższy horyzont i stało się to bezcennym zasobem, ogromnym potencjałem do dalszego zagospodarowania. W tym roku całe środowisko Open Eyes Economy stanęło przed koniecznością zarówno korekty formuły kongresu, od strony technologicznej, realizacyjnej, to zresztą wspólne doświadczenie wielu organizatorów wydarzeń w Polsce. Wspaniale sobie moim zdaniem z tym poradziło, o czym Państwo będziecie się mieli okazję wkrótce przekonać. Ale dokonało również poszerzenia formuły, czego jesteśmy świadkiem podczas dzisiejszego prelogu. Zaprosiło do współpracy osoby z Forum Kultura Futura, które między innymi ja reprezentuję, zbliżyło współpracę z Teatrem Słowackiego i właśnie zaowocowało to poszerzeniem formuły programu i naszą obecnością w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. O przebiegu kongresu tegorocznej edycji za chwilę w sposób kompletny opowiedzą nam jego twórcy, a najpierw poproszę o głos zastępcę prezydenta Krakowa, pana Bogusława Kośmidra, który jest partnerem w organizacji kongresu. Witam wszystkich Państwa. Rzeczywiście miasto Kraków już od dawna, od początku jest patronem i współpracującym przy działaniach tego kongresu. Uznajemy to za jedno z najważniejszych wydarzeń intelektualnych i gospodarczych Krakowa, bo Kraków to nie tylko mury, to nie tylko gospodarka, ale to przede wszystkim myślenie o przyszłości, myślenie o tej najbliższej przyszłości, myślenie o tej przyszłości trochę dalszej.
Miasto Kraków zaangażowało się na kilku poziomach. Z jednej strony współpracujemy z kongresem, staramy się, aby rzeczywiście było to najważniejsze nasze wydarzenie. Tegoroczna sytuacja jest zupełnie inna niż w latach poprzednich. Nie możemy korzystać z wspaniałych zasobów miasta, ale staramy się, aby w tej sytuacji Kraków też maksymalnie zaangażował się w to przedsięwzięcie. Samorządy, które w dniu dzisiejszym pokazują budżety na następny rok, doskonale czują brzemię sytuacji. Wiemy, że to, co się dzieje teraz i społecznie, i gospodarczo, i wszelako, nie da się rozwiązywać centralnie, nie da się rozwiązywać z jednego miejsca. Tu liczą się małe i duże, wielkie i malutkie wspólnoty. Miasto Kraków stara się wspierać wszelkie możliwe działania, także tych lokalnych wspólnot, które przekładają się potem na dobre funkcjonowanie samorządu, na dobre funkcjonowanie społeczeństwa. Zaangażowaliśmy się w działania kongresu, uznając, że ten kongres to nie tylko ocena tego, co jest, ale przede wszystkim rekomendacje i konstruktywne propozycje. To jest właśnie teraz najbardziej potrzebne. Co i w jaki sposób mamy robić, żeby ten kryzys, który jest olbrzymim brzemieniem uderzającym w samorządy, uderzającym w społeczeństwo, przekuć w perspektywę rozwojową, przekuć w perspektywę pozytywną. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nas najbliżej interesują sprawy samorządowe. Będzie tutaj mowa o raporcie samorządowym, który w sposób bardzo dokładny, ale też właśnie bardzo konstruktywny pokazuje, co i kiedy i w jaki sposób należałoby robić, żeby samorządy polskie, w tym samorząd Krakowa, nie były bardzo obciążone sytuacją, która się w Polsce dzieje. Ten kongres to rozważanie wyzwań, ale właśnie także przygotowywanie rekomendacji, przygotowywanie propozycji działań. To jest niesłychanie ważne, żeby taką nadzieję pokazywać i my jako miasto Kraków staramy się, aby tenże kongres, aby te działania otrzymały z naszej strony maksymalne wsparcie. Życzymy wszystkim, aby rzeczy, które zostaną tutaj podniesione, tematy, które zostaną omówione, propozycje, które zostaną przedstawione, były w przyszłości dobrą perspektywą rozwoju małych i dużych wspólnot, w tym także samorządu, w tym samorządu miasta Krakowa. Dziękujemy wszystkim organizatorom i prosimy wszystkich o udział, o konstruktywny udział w tym kongresie. Bardzo dziękujemy. Jestem przekonany, że wzmacnianie najsilniejszych potencjałów naszego miasta to krakowska racja stanu. A takim potencjałem bez wątpienia są twórcy kongresu Open Eyes Economy Summit wraz z całym środowiskiem. Poproszę ich teraz o zabranie głosu. Piękną opowieść o nadchodzących dniach kongresowych. Zacznie pan Mateusz Zmyślony, dyrektor kreatywny Open Eyes Economy Summit. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie i postaram się w ciągu kilku minut powiedzieć dwie najistotniejsze moim zdaniem, opowiedzieć o tych najistotniejszych moim zdaniem elementach tegorocznego programu. Jako dyżurny optymista Open Eyes Economy będą tak trochę dla przeciwwagi do poprzednich wątków i atmosfery raportu nieco przyponurawej, to ja jako optymista dyżurny i strateg chciałem zwrócić Państwa uwagę na dwa kluczowe słowa, które według mnie subiektywnie oczywiście będą najważniejszymi głosami w dyskusji na temat sytuacji, która dotyka Krakowa, Małopolski, Polski, całego świata z perspektywy właśnie Open Eyes Economy. Ja osobiście jestem pasjonatem tych dwóch słów. Są to skutek i przyczyna. Świadomie mówię to w tej kolejności. Pożądanym skutkiem całej sytuacji, w której się znaleźliśmy, powinien być symbiocen, a przyczyną jest singularity, po polsku można to przetłumaczyć jako osobliwość. I w kilku słowach Państwu to postaram się te dwa słowa przybliżyć. Przewiduję, że będą to bardzo popularne w najbliższej przyszłości słowa i być może właśnie w nich zawarta jest największa nadzieja na to, że
obronną ręką wyjdziemy wszyscy razem jako społeczeństwo, jako gospodarka z tego z całą pewnością groźnego kryzysu. Symbiocen to w telegraficznym skrócie zaprojektowana symbioza człowieka z przyrodą. I coraz więcej jest w środowiskach naukowych głosów, że w miejsce antropocenu, czyli epoki człowieka i jego negatywnego wpływu na środowisko, teraz nadejdzie epoka planowania tego, jak powinniśmy żyć z przyrodą, z ekosystemem, jak powinniśmy z nią współpracować, czego zresztą ilustracją jest widoczna na ekranie okładka najnowszego Open Ice Magazine, gdzie w piątej edycji staramy się szkicować taką strategię, jak do tego symbiocenu ludzkość może dojść. To wbrew pozorom nie jest takie trudne, ponieważ tak naprawdę, jeżeli spojrzymy przez nasze błękitne okulary na przykład na unijny, europejski Green Deal, to jest po prostu ta sama droga, to jest dokładnie to, co mamy zrobić i wydaje się, że energia społeczna dziś obecna na ulicach w Polsce jest tego świadoma i ten kierunek myślenia chce wspierać, chce w tym brać udział. Mówiąc o skutku, to jest pożądany skutek. Jeżeli uda nam się jako społeczeństwo dojść do sytuacji, w której odzyskamy najpierw równowagę, a następnie zaczniemy oddawać, bo za dużo zabraliśmy, to jest szansa, że się niejako od nowa urządzimy w tym wspólnym domu i będzie to urządzenie dobre, lepsze. W sumie istota Open Ice Economy się w tym zawiera. Natomiast żeby do jakiegoś skutku doprowadzić, to już wiemy też z naszych doświadczeń merytorycznych ostatnich edycji, musimy poznać przyczynę. A przyczyną według też rosnącej grupy naukowców, myślicieli, dyskutujących z nami ludzi może być coś, co staramy się zdefiniować, nazwać. To singularity, czyli osobliwość, to w pewnym uproszczeniu epokowa zmiana reguł gry. Poprzednia osobliwość jest na ilustracji obecna, to jest maszyna parowa. Poprzednia osobliwość to była rewolucja przemysłowa, a jeszcze wcześniejsze to była chociażby epoka kamienia łupanego czy epoka żelaza. Nieprzypadkowo epoki archeologiczne nazywają się od takich właśnie, a nie innych słów. Pojawia się raz na jakiś czas tak wielki wynalazek, po angielsku nazywany game changerem, kimś, kto zmienia reguły gry, że burzy dotychczasowy porządek rzeczy i zmusza ludzkość, zmusza nas do stworzenia zupełnie nowego. Poprzednia wielka osobliwość miała miejsce 200 lat temu, a my dziś, dzięki pandemii też częściowo, bo ona obnaża pewne fakty, a my dziś widzimy, że funkcjonujemy jako społeczeństwo według reguł gry z poprzedniej osobliwości. 200 lat temu rewolucja przemysłowa wymyśliła nasz dzisiejszy świat i my według tamtych reguł do dzisiaj próbujemy grać. A tymczasem nadeszła nowa osobliwość, nadszedł czas nowego rozdania, stworzenia nowego porządku rzeczy, ponieważ pandemia pokazała, że nie zbliża się, tylko już przyszła. Rewolucja cyfrowa z potężnym, radykalnym wpływem na wszystkie aspekty naszej rzeczywistości jest właśnie taką osobliwością. Musimy ją trochę od nowa odkryć, trochę od nowa się z nią oswoić, z wynalazkami, które zalewają nas z wszystkich stron, ze sztuczną inteligencją, robotyzacją i tak dalej, bo to jest nowa epoka. I my w tym momencie na Open Ice w Krakowie będziemy starali się zacząć pisać nowy scenariusz, oczywiście w gronie wielotysięcznym, w gronie wielu autorytetów, nowy scenariusz, który pozwoli nam zobaczyć, co jest po drugiej stronie lustra. Jesteśmy wszyscy przekonani, że po pandemii, po tym, jak będziemy mogli znowu zacząć mierzyć się z kryzysem, czeka nas za zakrętem zupełnie inny świat. To będą inne szkoły, to będą inne biznesy, to będą inne miasta, to będzie inne społeczeństwo. I bardzo ważna rzecz, która różni nasze pokolenie od społeczeństw, które przechodziły przez poprzednie osobliwości, to spostrzeżenie jest absolutnie kluczowe. My jesteśmy pierwszymi ludźmi, którzy są świadomi tego, że przez osobliwość przechodzą. Rewolucja przemysłowa przeszła niezauważalnie. Ludzie nie byli jej świadomi, dlatego skutkiem rewolucji przemysłowej były między innymi rewolucje i dwie wojny światowe. Tak ludzkość próbowała się oswoić ze skalą zmian. My o niej wiemy, więc mamy szansę planować i mamy szansę przewidywać. Tym się w telegraficznym skrócie zajmiemy podczas Open Ice Economy Summit, ponieważ znając przyczynę, możemy doprowadzić do skutku, a skutkiem tym pożądanym jest wspomniany właśnie symbiocen. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz Tomasz Wojtas, dyrektor kongresu. Tomku, powiedz nam, jak zamierzacie nas oswajać z tą nową osobliwością w najbliższych dniach?
Dzień dobry. Bardzo dziękuję za głos. No, jak wiemy, rok 2020 nie był łatwy i nie jest łatwy dla tego typu wydarzeń. Dlatego postaraliśmy się znaleźć rozwiązanie. I nasza droga do tej edycji prowadziła poprzez różnego rodzaju projekty online. Przystanek Idea to 16 odcinków i 15 tysięcy widzów. 68 tysięcy widzów, przepraszam. Wywiady w cyklu Mówiąc Otwarcie to 16 odcinków. Wykłady profesora Hausnera to Nigdy nie była utopia, to 15 spotkań. Łącznie to 100 tysięcy osób, które zobaczyły te wydarzenia. Podczas tych wydarzeń zgromadziliśmy 100 gości, ponad 100 gości. Profesor wspominał o naszym Open Eyes Economy Hub, czyli samorządzie ekspertów, których zgromadziliśmy około 140 i oni dla nas wszystkich, dla naszych odbiorców przygotowali ponad 140 dokumentów. Open Eyes Economy Summit 5 to wydarzenie hybrydowe. Modne ostatnio słowo. Ta hybrydowość w tym przypadku będzie wyglądała w ten sposób, że nasi widzowie będą oglądali kongres poprzez specjalną platformę interaktywną, o której za chwilę, a mówcy częściowo będą z nami w studiach telewizyjnych zlokalizowanych w ICE Kraków, a część będzie nadawała od siebie z domów. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze się nie zarejestrował, to serdecznie zapraszam na stronę internetową kongresu osp.pl, a osoby, które już się zarejestrowały, platformę internetową, na której kongres będzie się odbywał, można znaleźć pod adresem kongres.os.pl. Jeśli natomiast nie zdążycie zobaczyć wszystkiego, to materiały będzie można zobaczyć na platformie VOD Kraków Play. Jeżeli chodzi o samą platformę, na której kongres będzie zorganizowany, to można oglądać kongres OS wszędzie. Wszędzie, gdzie chcesz. Po wejściu na naszą platformę można zobaczyć foyer, a tam studio live, poprzez które będziemy was prowadzić przez świat otwierających oczu ludzi. Znajdzie się tam 5 scen zgodnie z naszymi ścieżkami i blokami. Scena Marka Kultura, Firma Idea, Miasto Idea, Battle Point, czy w końcu wszystkie nasze sceny plenarne. Jest tam również strefa Expo. Dla naszych partnerów chcieliśmy stworzyć namiastkę tego, co normalnie w ICE się dzieje i wśród nich nie dość, że można zobaczyć ich stanowiska. Są też stanowiska live. Nadajemy na żywo z Gdańska. W programie między innymi we wtorek spotkanie pod tytułem Plan adaptacji miasta do zmian klimatu, czyli jedna ze ścieżek naszego kongresu. Bank ING w środę organizuje spotkanie pod tytułem Kultura się liczy i będzie je prowadziła Kamila Bodnar. Oprócz tego mamy też strefę networkingu, którego chyba w obecnym czasie najbardziej będzie nam brakowało. Możecie Państwo tam wejść, poznać się, porozmawiać i uczestniczyć w rozmowach, które w tej strefie będą organizowane i przygotowywane i moderowane przez studentów, bo to też dla nas bardzo ważna grupa. Będzie to podzielone na kilka stołów tematycznych, ale też będą tam spotkania Q&A z naszymi mówcami, których na kongresie mamy w tym roku 161. Jest to wynik porównywalny do tego, co w zeszłym roku. Będziemy mieli około
36 godzin programu merytorycznego. Dlatego też jakby nie sposób będzie zobaczyć to przez dwa dni i stąd platforma Kraków Play. Wśród naszych prelegentów, między innymi Irina Bokowa, była dyrektor generalna UNESCO, Muhammad Yunus, laureat pokojowej Nagrody Nobla, Johanna Hulko z Ministerstwa Edukacji i Kultury Finlandii. Mnóstwo ciekawych osób, które mogą zainspirować. Z tego miejsca chciałem bardzo podziękować wszystkim naszym partnerom i osobom zaangażowanym, instytucjom, które przyczyniły się do tego, że kongres może powstać. Bardzo dziękuję panie prezydencie, dziękuję miastu gospodarzowi, czyli miastu Kraków. Bardzo dziękuję współorganizatorom, bo dzięki nim ten kongres może się odbyć, Akademii Górniczo-Hutniczej, miastu Gdańsk, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie i Stowarzyszeniu ZAIX. Dziękuję za zaangażowanie partnerowi regionalnemu, czyli województwu małopolskiemu i naszemu sponsorowi strategicznemu ING Bankowi Śląskiemu. I na koniec jeszcze kilka informacji jako wydarzenia dodatkowe, te towarzyszące naszemu kongresowi i nie mniej ważne, to Open Eyes Economy Festival, czyli część kulturalna tego, co na kongresie się dzieje. Ostatecznie podczas samego kongresu we wtorek będzie można zobaczyć koncert Michała Noć w premierze materiału z płyty Fugetta w Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak. Mamy dwie wystawy. Pawła Althamera z Arturem Żmijewskim oraz wystawę prac studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod tytułem Antropocen. Mamy nadzieję, że wkrótce muzea będą dostępne dla oglądających i na to liczymy. Wystawy będą czynne do marca, więc miejmy nadzieję, że taka możliwość będzie. Jako dodatkowe wydarzenie oprócz tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku, czyli oprócz raportu Państwo i my, mamy też przygotowaną premierę rankingu miast pod względem efektywności gospodarowania zasobami wody, Water City Index, i to w środę. A także na zakończenie kongresu mamy ceremonię wręczenia nagrody Rady Miasta Krakowa imienia Stanisława Wincenza, na którą serdecznie Państwa zapraszam. I kończąc, chciałem powiedzieć, że ten kongres jest nietypowy, ale na pewno jego plusem jest to, że można go oglądać wszędzie, gdzie się chce. Dziękuję. Wszędzie, gdzie chcesz, brzmi rzeczywiście świetnie. Przyznajcie Państwo, że wygląda to imponująco. To jest dosłowny przykład, jak można sobie poradzić, stosując nowe technologie, z izolacją, z tą paskudną, dotkliwą izolacją pandemiczną. I na koniec jeszcze raz Jerzy Hausner. Mniej więcej 6 lat temu z Mateuszem Zmyślonym inicjowaliśmy przedsięwzięcie, które przybrało obecnie taki kształt i użyliśmy wtedy określenia Open Eyes Economy Summit. Oczywiście posługujemy się też określeniem kongres, ale w nazwie zawarliśmy to określenie, które oznacza spotkanie na szczycie, ale także i szczyt, czyli miejsce, z którego można się rozglądnąć. I Open Eyes Economy jest właśnie próbą zapraszania wszystkich, którzy są zainteresowani, do wybrania się w pewną specyficzną podróż, a mianowicie podróż, która pozwala rozejrzeć się, pozwala poznać się, pozwala dostrzec, co nas otacza, ale także jak w różny sposób, w różnych miejscach wspólnego świata i tego małego świata, jak mówił pan wiceprezydent Kośmider, tych małych wspólnot, jak i tych wielkich
w skali globu. Ludzie szukają rozwiązania problemów, często problemów, które sami sobie stworzyliśmy. I nasze działanie nie polega na tym, że my organizujemy kongres. Nasze działanie polega na tym, że wyruszyliśmy w tę niekończącą się podróż, zapraszając innych i namawiając ich do tego, żeby starali się w doświadczeniu własnym i w doświadczeniu innych, przez łączenie tych doświadczeń, odnaleźć te ścieżki, które nas prowadzą do przyszłości, do czegoś, co poprzednio określiłem jako solidarny rozwój, do czegoś, co nie tylko pozwala nam rozwiązywać problemy techniczno-gospodarcze, których nie mało, ale pozwala nam także w tych rozwiązywaniach wykorzystać wszystko to, co potrafimy, nauczyć się tego, czego nie potrafimy, podjąć działania, które poprzednio wydawały nam się może nieprzekonywujące, może mało prawdopodobne, a czasami wręcz poza schematem, ponieważ inaczej nie da się tych problemów rozwiązać. I rozwiązywanie każdego problemu techniczno-gospodarczego, do czego potrzebna jest niewątpliwie wiedza fachowa, wiedza ekspercka, którą cenimy i którą dostarczamy, którą kumulujemy, musi się wiązać jednak z czymś, co jest refleksją także społeczno-etyczną. Refleksją, dla której odniesieniem jest przede wszystkim prawo jednostki i prawo każdej zbiorowości do rozwoju i o tym bardzo często podkreślamy. To łączenie właśnie tej perspektywy techniczno-gospodarczej i perspektywy społeczno-etycznej jest czymś, co nas szczególnie wyróżnia, co pozwala nam mówić, że jest to kongres ekonomii wartości. No to już wiemy, co będziemy robić przez najbliższe dni. Będziemy rozwiązywać problemy. Zanim się do tego zabierzemy, mamy jeszcze kilka pytań i poprosimy o nie. Proszę odpowiadać, kto ma ochotę, już bez wskazania odpowiada na pytanie. Tu jest jeszcze pytanie z poprzedniej puli do profesora. Co należało zrobić 5 lat temu w sposób systemowy, aby zahamować bezprecedensową skalę i wielowymiarowy charakter wyrafinowanej partyjnej propagandy w mediach publicznych, realizowanej za publiczne środki i przy udziale publicznych instytucji? Czynnik ten miał ogromne znaczenie dla sukcesu partii w minionych wyborach, jednak nie spotkał się ze skoordynowaną reakcją. Proszę Państwa, to, co, z czym mamy do czynienia, to jest po prostu tylko pogłębienie procesu, który trwał od wielu lat, procesu partyjnego zawłaszczania mediów publicznych. To nie jest tylko problem telewizji i radia publicznego, tylko wszelkiego rodzaju mediów publicznych. Ten proces był wielokrotnie nazywany, był wielokrotnie krytykowany, natomiast skala tego, z czym mamy do czynienia, w tej chwili jest oczywiście nieporównywalna. Tym niemniej, jakby próbowano na ten temat mówić, natomiast nigdy nie podjęte było przez rządzących żadne działanie, z których oni sami zrezygnowaliby z próby partyjnej dominacji nad mediami publicznymi. Tym samym otwierali drogę do po prostu pogłębiania się tej patologii. Prostego rozwiązania nie ma. Ja nie wierzę w to, że można było w ramach Kongresu Kultury Polskiej, który odbył się w Krakowie w roku 2009, była inicjatywa opracowania rozwiązania, w której tak naprawdę twórcy mogliby przygotować rozwiązanie ustawowe i zaproponować takie rozwiązanie, a później sami jakby kierować tymi mediami publicznymi. Byłem sceptyczny, uważałem, że to jest niemożliwe, że przede wszystkim twórcy się sami nie dogadają między sobą. Nie wierzę też w to, że partie będą się dogadywać, bo co najwyżej będą strefy wpływów określały. Więc jedynym rozwiązaniem jest to, by uznać, że telewizja publiczna jest korporacją prawa publicznego.
To znaczy, że jest instytucją, która ma się być chroniona od wszelkiego oddziaływania partyjnego. Teraz jak można to stworzyć? Nie da się tego stworzyć bez kultury politycznej, bo nawet jeśli dobrze wymyślimy to, jak będą powoływane organy takiego, nie spółki, tylko właśnie korporacji prawa publicznego, nawet jeśli dopracujemy to od strony prawnej, na końcu końców będzie pytanie o to, czy przyjęte reguły będą przez następnych rządzących respektowane. Otóż nie są one respektowane w odniesieniu nie tylko do mediów publicznych, w odniesieniu do wielu innych instytucji publicznych. Nie chcę ich wymieniać. Mówiłem o tym, że mamy do czynienia z partyjną kolonizacją instytucji publicznych. Więc jeśli nie powiemy sobie, że jest jakaś część instytucji publicznych, do nich należą media publiczne, do nich należy Narodowy Bank Polski, mógłbym wymienić na przykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które nie podlegają politycznej, partyjnej kontroli, które nie mogą podlegać partyjnej kontroli. To samo dotyczy, musi dotyczyć Trybunału Konstytucyjnego. Więc jeśli po prostu samo rządzący się nie będą samoograniczać w tym zakresie, jeśli nie będą uznawać prawa obywateli do tego, żeby istniały instytucje, w których partyjność nie ma żadnego znaczenia i nie jest puszczana, to niestety zmienić się tego nie da. To nie jest prosta odpowiedź na pytanie, co należy zrobić. To jest raczej powiedzenie, jaką normę, jaką regułę musimy przyjąć jako absolutnie bezwzględnie respektowaną i znaleźć sposoby, które nie tylko to negatywne postępowanie byłoby piętnowane, ale byłoby blokowane. Nie da się tego bez zrozumienia konsekwencji ze strony polityków wybieranych w demokratycznych wyborach, bez zrozumienia, do czego prowadzi ich postępowanie, tego odmienić. Czy taką refleksję rządzący się kiedyś zdobędą? Ja w to wierzę, ale oczywiście na razie tak nie jest. Pytanie do prezydenta Kośmidera. Podczas tegorocznej edycji Open Eyes Economy Summit w ramach ścieżki tematycznej Solidarni w rozwoju odbędzie się między innymi sesja o solidarności terytorialnej. Nad ścieżką tematyczną patronuje miasto Gdańsk i tu jest takie pytanie, czego mogą nauczyć się od siebie nawzajem dwie wielkie metropolie, które znajdują się na dwóch krańcach Polski? Uczyć trzeba się zawsze i od każdego i myślę, że my jako Kraków możemy choćby od Gdańska nauczyć się ich bardzo otwartego podejścia do zewnętrznych problemów, tej wewnętrznej i zewnętrznej solidarności, z której Gdańsk był słynny i której już nieżyjący prezydent Adamowicz był symbolem. Myślę, że ta szeroka tolerancja, która tam była, oddziałująca i na mieszkańców, i na różnego rodzaju małe i większe wspólnoty. I ta solidarność religijna, poglądowa, to jest coś, co jest symbolem Gdańska nie tylko teraz, ale od lat 70., a myślę, że jeszcze wcześniej. I myślę, że ta solidarność terytorialna to pokazanie, że nie jesteśmy ani my tu w Krakowie, ani oni tam w Gdańsku, ani my z gminami ościennymi, ani oni tworząc metropolię trójmiejską, nie jesteśmy w konflikcie. Wręcz przeciwnie, to może być wszystko synergia. Ten solidarny rozwój to jest wielki pomysł na synergię, na wspólne budowanie przyszłości i o tym będziemy jutro mówić. Jak nie robić tego antagonistycznie, a właśnie wspólnotowo, bo wtedy każdy ma swoją wartość, swoją ideę, swoje interesy, które nie tylko mogą być chronione, ale mogą być eksponowane. Myślę, że to będzie też konsekwencja i pewna rekomendacja z tej części tego kongresu. Dziękujemy za odpowiedź. Pytanie do Mateusza Zmyślonego. Podczas ścieżki Antropocen, zarządzanie światem, pojawi się między innymi sesja zatytułowana Nowe menu na nowe czasy, jakie będą konsekwencje globalnej zielonej rewolucji w kuchni. Czy pandemia w jakiś sposób przyspieszyła te transformacje i zmianę trendów? I kiedy tak naprawdę spodziewamy się tego, że społeczeństwo w odczuwalnej większej ilości przerzuci się na
wegetarianizm, na niespożywanie mięsa bądź jego radykalne ograniczenie? Świetne pytanie i chyba moja jedna z najbardziej ulubionych części programu. Odpowiedź będzie w moim stylu. Na szczęście będę jakby harmonijny i zgodny ze sobą, ponieważ mogę odpowiedzieć, że ta zmiana nie nastąpi, bo ona już się wydarzyła. To znaczy na naszych oczach społeczeństwo bardzo dynamicznie skręca we właściwą stronę. Ja za tą właściwą stronę uważam rzeczywiście odejście od spożywania mięsa przynajmniej na taką skalę, na jaką to się odbywa teraz, oraz wpływ społeczeństwa na ekonomię taki, żeby ograniczać stopniowo hodowlę przemysłową, tą nieetyczną, tą taką bezduszną. I na naszych oczach dzieje się olbrzymia zmiana, ponieważ w ciągu tego ostatniego roku do sklepów również w Polsce, w Krakowie i we wszystkich innych polskich miastach i mniejszych miejscowościach trafiły wreszcie profesjonalne i masowo dostępne w umiarkowanych cenach tak zwane plant meat, czyli mięso roślinne o różnych składach i no, bardzo intensywnie przyglądamy się temu zjawisku. W tej dyskusji, o której wspomniano w pytaniu, wezmą udział bardzo ciekawie moim zdaniem dobrani ludzie. Będzie między innymi przedstawiciel szwedzkiej sieciowej burgerowni Max Burgers, która jako pierwsza na świecie na wielką skalę wprowadziła mięso roślinne do burgerów i nie jest to działanie oderwane od rzeczywistości, ani nie jest to działanie niszowe. To jest bardzo popularna sieć, bardzo modna wśród młodzieży. Ja myślę, że ten trend zwrócenia uwagi na problem i następnie szybkiej reakcji, on, jeżeli do im młodszych ludzi będziemy kierowali to pytanie, tym bardziej masowa będzie odpowiedź, że oczywiście tak ma być. Ta temperatura polskiej ulicy, która towarzyszy naszym tym ostatnim tygodniom, ona wbrew pozorom, ona dotyczy również tego stylu życia, który się wiąże z etycznym jedzeniem. Cieszę się, że na scenie Open Eyes w tym streamingu zobaczymy tak różne punkty widzenia, bo ten szwedzki roślinny mięsny bardzo szeroko i ekologicznie rozwinięty jako największa przewaga konkurencyjna tej firmy. To jakby już nie jest CSR, te 3% na szczytny cel. To jest cała strategia firmy, jest, wynika z, no, w pewnym sensie z Open Eyes Economy tak naprawdę. A z tą szwedzkim punktem widzenia będzie dyskutowała chociażby Basia Ritz, pierwsza polska masterchef i restauratorka, która ma w menu mięso jak najbardziej, która pewnie powie, co o tym sądzą restauratorzy, bo przecież bardzo wiele restauracji na mięsie się opiera. Myślę, że to będzie jedna z najciekawszych dyskusji na Open Eyesie. Serdecznie Państwa zapraszam do tej części programu. Teraz pytanie niededykowane konkretnej osobie, więc pewnie do ogólnej dyskusji. Eksperci zachęceni sukcesem powszechnego testowania w związku z COVID-19 na Słowacji apelują, aby to samo zrobić w Polsce. Z wyliczeń na podstawie kosztów poniesionych przez Słowaków wynika, że wydatek na jednego obywatela zamknąłby się w 34 zł. Ministerstwo Zdrowia uważa jednak, że taka akcja nie przyniesie spodziewanych rezultatów. Jakie jest Państwa zdanie w tym temacie? Tomek, może ja. Proszę bardzo, widzę, że ściągnąłeś maseczkę, to oznacza, że chcesz powiedzieć. Proszę Państwa, ten postulat masowego testowania był jednym z pierwszych powszechnie zgłaszanym i oczywiście on nie dotyczy Polski, dotyczy wszystkich krajów, które są objęte pandemią. To było jedno z pierwszych uniwersalnych zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Testuj, testuj, testuj. Często widzieliśmy tą wypowiedź w imieniu WHO. Otóż my z tym problemem masowego testowania nie radziliśmy sobie od samego początku i teraz też wydaje się, że liczba testów jest zdecydowanie mniejsza w stosunku do potrzeb. Ja nie chcę wypowiadać się w sprawach technicznych, a nawet nie jestem w stanie skomentować tych 34 zł, czy tak jest, czy tak nie jest. Natomiast wiem, że każdy problem można próbować rozwiązywać od strony skutków następstw albo od strony przyczyn i źródła. Czyli jakby na wejściu czy na wyjściu.
Oczywiście czasami nie ma innej drogi i trzeba reagować na to, co się już stało. Ale nasza umiejętność uruchamiania wiedzy i wyobraźni zarazem, powtarzam, wiedzy i wyobraźni, musi nas skłaniać do tego, żeby przede wszystkim przesuwać rozwiązania do samego początku. Jeśli wcześniej potrafimy ustalić, jeszcze gdy nie ma objawów, kto naprawdę jest źródłem zarażenia, zanim zacznie zarażać i w jakiś sposób rzeczywiście te osoby skłonić lub wymusić na nich izolację w stosunku do innych, to po prostu pandemia nie mogłaby się rozwijać. Jeśli tego nie potrafimy z tych czy innych powodów zrobić, w konsekwencji dochodzimy do sytuacji, w której zajmujemy się następstwami i widać wyraźnie, że skala tych następstw jest taka, że sobie z tym najnormalniej nie radzimy. Więc ten postulat, aby w dalszym ciągu dążyć do tego, by jak największą grupę osób testować, jest postulatem racjonalnym. Są przedsiębiorstwa, które na to stać i swoich pracowników same testują, po prostu dlatego, żeby utrzymywać swoją działalność. No ale nie można sobie wyobrazić, że każda organizacja potrafi to zrobić i ma takie możliwości. To po prostu musi być rozwiązanie, które wprowadza nasze państwo. I nie sądzę, by jeśli udało się Słowakom, to w Polsce miałoby się nie udać. Nie znajduję powodów, by powiedzieć, że my tego nie potrafimy. Jeśli można, polskie samorządy, w tym Kraków, też szukał tego typu rozwiązań, szczególnie w grupach wysokiego ryzyka związanych czy to z edukacją, czy to z funkcjonowaniem miejskich jednostek. I gdyby tego typu rozwiązanie było robione rzeczywiście w skali ogólnopolskiej, to te wąskie próby wynikające raz z finansów, dwa z organizacji, nie musiałyby być punktowo robione, bo byłaby, można powiedzieć, ogólnopolska tego typu akcja. I bardzo szkoda, że czegoś takiego nie tylko nie powzięto, ale nie myśli się o tym. Myślę, że to jest wydatek, który w opinii wielu, wielu osób byłby najbardziej efektywny i też pokazywał jakąś realny sposób zaopiekowania się obywatelem przez państwo. Tego, myślę, obywatele też oczekują i w wielu miejscach sygnalizują i myślę, że ten postulat prędzej czy później w jakiś sposób znajdzie swoje wykonanie. Pytanie do Tomasza Wojtasa. Jak się domyślam, przeniesienie tak dużego wydarzenia, jakim jest Open Eyes Economy Summit, do sieci wymagało od organizatorów restrukturyzacji i reorganizacji większości mechanizmów oraz działania na zupełnie nieznanym obszarze. Co z perspektywy ostatnich miesięcy było dla państwa największym wyzwaniem? Generalnie nie najtrudniejsze w tym wszystkim było znalezienie technologii. Najtrudniejsze było wyobrażenie sobie wydarzenia, które przeniesione do sieci będzie w jakimś stopniu zastępowało to, co do tej pory robiliśmy. Czyli odnajdywało społeczność, wspólnotę w tym, jak się spotykaliśmy, jak mogliśmy wyjść na kawę, porozmawiać i posłuchać ciekawych prelekcji. Mamy nadzieję, że platforma, którą proponujemy i na którą już teraz można wchodzić i oglądać, będzie choćby namiastką tego, co do tej pory w Eyes Kraków robiliśmy. No oczywiście mógłbym powiedzieć, że największym problemem była niezmienialna liczba godzin w dobie, no ale mam nadzieję, że sobie z tym poradziliśmy. I ostatnie pytanie kierowane do profesora Jerzego Hausnera. Jest pan przewodniczącym Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Podczas tegorocznej edycji pojawi się wiele ciekawych głosów i prelekcji znamienitych postaci, między innymi profesor Muhammad Yunus, pani Irina Bokowa, profesor Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, ekspert w dziedzinie sztucznej inteligencji, bardzo ceniony w Polsce i na świecie, pani Johanna Hulko czy rzeźbiarz Paweł Althammer. A na jakie wystąpienie, jaką sesję pan profesor czeka najbardziej?
co z perspektywy pana profesora wydaje się najbardziej interesującym punktem programu? Moja rola, co wynika z doświadczenia poprzednich naszych wydarzeń, jest potrójna. Po pierwsze, odpowiadam za przygotowanie programu i za jego realizację. W związku z tym muszę przyglądać się temu, jak ten program jest realizowany, a nie można przyglądać się wszystkiemu. Jak byłem w AIS-ie, no to chodziłem z sesji na sesję i jakieś wyobrażenie miałem. Teraz będzie trudniej to zrobić, więc będę musiał to jak najwięcej śledzić. Ja nie podjąłem jeszcze decyzji, co konkretnie będę oglądał. Po drugie, moja rola polega też na tym, że zespół, który to organizuje, a którym kieruje Tomek Wojtas i on bierze odpowiedzialność i to przygotowuje, jest zespołem, z którym ja na co dzień współpracuję i staram się teraz wyraźnie raczej doradzać, pomagać, a nie zarządzać. Zarządza Tomek, no ale na pewno będzie jakaś ilość problemów, które będą wymagały mojej uwagi. I po trzecie, no też moja rola polega na tym, że jestem osobą, która podsumowuje. Jeśli mam coś podsumować, to muszę oczywiście jakoś wyobrazić sobie, o czym będzie rozmowa, czego to będzie dotyczyć i znaleźć te treści, które wcześniej przygotowując, potem będą pasowały do tego, co się dzieje. W związku z tym dla mnie te dni są dniami bardzo intensywnymi i ja nie powiem, że zapraszam Państwa na to, a nie zapraszam na tamto, bo mogę powiedzieć, że skoro odpowiadam za cały program, to wszystko jest dla mnie ważne, bo inaczej w tym programie by się nie znalazło. I wiem, że bardzo wiele osób narzekało poprzednio, że zbyt dużo proponujemy i że ciężko nawigować, ciężko wybrać to, co jest najważniejsze. Staraliśmy się, żeby każda ścieżka miała swoją logikę, miała swój wywód, żeby od czegoś się zaczynała, przez coś przebiegała i do jakiegoś konkluzji prowadziła. Więc mam wrażenie, że no trzeba, bo ograniczyliśmy się do 3 ścieżek dziennie, trzeba jednak jedną z nich wybrać i w miarę możliwości prześledzić całość. Wtedy korzyści z takiego uczestnictwa będą największe. Nie jest to odpowiedź wprost, ale tak zrozumiałem, że to pytanie dotyczy mojego osobistego wyboru, więc mój osobisty jest wybór taki, że muszę zrobić jedno, drugie i trzecie. To wszystkie pytania. Bardzo dziękujemy. No cóż, hasłem przewodnim tegorocznej edycji kongresu jest wyobraźmy sobie i zacznijmy działać. Bez tego, co teraz mamy zrobić, wyobraźmy sobie najbliższe 2 dni i zacznijmy układać program naszego uczestniczenia w nim. Proponuję zacząć dzisiaj po południu. Od godziny 16 mamy cykl debat dotyczących przyszłości kultury i przyszłości Akademii, a symbolicznym patronem tej części wydarzenia jest Stanisław Wyspiański. Serdecznie dziękujemy za udział w dzisiejszych konferencjach i zapraszamy do udziału w kongresie. Do widzenia.